Witam, Kamila Ślimaki. Więc teraz pokażę tym razem jadłospis, znaczy jadłospis. Pokażę, jak, co mogą dostać ślimaki, jakie jedzenie, jakie owoce. Tym razem owoce, nie tylko jarzyny. Oczywiście możemy dać ślimakom kawałek jabłka, kawałek gruszki oraz kawałek moreli. Tak dajemy ślimakom. Oczywiście jak będzie torf dla ślimaków, to pokażę, jak sypać ten torf, co z nim zrobić, żeby miały. Ślimaki nie dostają tylko samej alor, przykleiło się. Nie dostają samych jarzyn i owoców. Również dostają wapń. Wapń pod postacią jajka, znaczy skorupek jaj. Po prostu kruszymy to. Tak dajemy każdemu ze ślimaków. Najlepiej to sobie skruszyć, żeby po prostu było im łatwiej to pobrać. Najlepiej w plastikowym pojemniku dajemy, czymś plastikowym, żeby miał łatwiejszy dostęp do tego, to damy na płaskiej pokrywie. O. Najlepiej nie używać żadnych tam szklanych naczyń dla ślimaków, ze względu na to, że po prostu, tak jak już tłumaczyłam nie raz i nie dwa, ślimak może spaść i po prostu stłuc sobie muszlę. To jest akurat jak ślimak jest w terarii. W przypadku ślimaka, który jest w takim, powiedzmy, pojemniku plastikowym, no niestety tu musimy zastosować inną metodę podania pokarmu. Po prostu kładziemy na dno. Jesteśmy zmuszeni wybrać. Op. Op i op. Jesteśmy zmuszeni. Ach, tutaj to samo. I dajemy. Lub po prostu dajemy sepię. Sepię. Pamiętamy o tym za każdym razem, żeby dać wapno, dawać, ze względu na to, że ślimaki muszą mieć dostęp do tego wapna. Czy dostają owoce i jarzyny, czy dostają same owoce danego dnia. Nie jest tak, że dostają tylko owoce. Dostają również ślimaczki. One muszą dostawać jak najbardziej urozmaicone jedzenie. Więc od czasu do czasu gdzieś tam ten owoc dla ślimaków powinien się przewinąć. Im bardziej urozmaicone jedzenie, tym lepsze dla nich. W następnym filmie, w następnym wideo pokażę urządzenie terrarium dla tych bestiolek, czyli dla ślimaków. Na razie na tyle. Życzę miłego oglądania i do kolejnego wideo.